Otrzymało 179 osób. Jest wśród Państwa wielu znakomitych lekarzy specjalności, których osiągnięcia zawodowe są potwierdzone tysiącami wyleczonych pacjentów. Spośród tego grona 9 osób uzyskało tytuł profesora nauk medycznych. Na naszej uczelni są to profesorowie Włodzimierz Buczko, Maciej Kaczmarski, Jerzy Nałdański, Janina Piotrowska-Jastrzębska, Bożena Zdrowska-Stefanów, Wiaczesław i Czypolo. Profesorowie innych jednostek medycznych w kraju to profesor Władysław Lasek, profesor Tamota Chłani-Modapel i profesor Ryszard Tomaszewski. Serdecznie dziękujemy Wam za Waszą ciężką pracę i doświadczenie, które przyczyniło się do rozwoju polskiej medycyny, naszej alma mater i innych uczelni medycznych w naszym kraju. Gratulujemy Państwu osiągnięć zawodowych, życzę przede wszystkim dobrego zdrowia. Proszę Państwa, przed 50 lat, kiedy opuszczaliśmy mury tej uczelni, zabraliśmy do naszych serc i umysłów doświadczenia i wiedzę, którą przekazywali nam wspaniali nasi nauczyciele i wychowawcy. Cześć ich pamięci. Jesteśmy wdzięczni naszej Alma Mater, że mieliśmy tutaj wielką szansę zrealizowania naszego marzenia życiowego, zdobycia najpiękniejszego zawodu, jakim jest zawód lekarski. Oraz to, że zdobyliśmy tutaj przygotowanie w nasze całe życie zawodowe. Viva Akademia, viva profesorowie!